Słowotok na Planecie FM. Bartek Godziński, witajcie! Dziś usłyszycie o crowdfundingu, czyli ciekawej idei, dzięki której każdy może zostać mecenasem sztuki, nie ruszając się sprzed komputera. Jest to coraz łatwiejsze i bardziej dostępne, bo w sieci pojawia się coraz więcej rozmaitych portali crowdfundingowych, czyli finansowania społecznościowego. Umożliwiają one pomysłodawcom różnych przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i biznesowych zdobyć środki na ich zrealizowanie. Finansującymi są członkowie społeczności wirtualnych, znajomi, rodzina i wszelkie osoby, które mikropłatnościami chcą wesprzeć twórców. Wiele drobnych wpłat w myśl przysłowia grosz do grosza, a będzie go kosza składa się na dużą pulę środków. Te pozwalają spełniać marzenia, rozwijać biznesy lub organizować atrakcyjne eventy. Jak podaje Wikipedia, kolebką tego typu finansowania są, jak to zwykle w sprawach sieci bywa, Stany Zjednoczone. W 1997 roku grający progresywny rock zespół Marillion dzięki internetowej kampanii zebrał 60 milionów dolarów na swoją trasę po Ameryce. Później w podobny sposób wydał 3 albumy. W 2000 roku powstała pierwsza platforma crowdfundingowa ArtistShare, na której muzycy mogli zbierać od swoich fanów pieniądze na projekty. 8 lat później w sieci pojawił się serwis Indiegogo, na którym można było finansować różne projekty, nie tylko muzyczne. W 2009 uruchomiona została strona Kickstarter, w tym momencie najpopularniejsza platforma crowdfundingowa na świecie. W pierwszej dziesiątce najbardziej udanych zbiórek przeważają tam gry komputerowe. Jednak rekordzistą Kickstartera jest zegarek Pebble. Jego twórcom udało się zebrać od internautów ponad 10 milionów dolarów. Crowdfunding w Polsce dopiero raczkuje. Pierwszym portalem, który się pojawił w biało-czerwonej sieci, był BizFund. Z kolei jednym z najbardziej popularnych muzycznych serwisów jest Megatotal. Kwoty zbierane na projekty co prawda nie są tak astronomiczne jak w Stanach, ale rośnie liczba osób, którym udało się zrealizować projekt dzięki internautom. Na pierwszym polskim serwisie crowdfundingowym poświęconym tylko projektom kulturalnym Wspieram Kulturę, dwójka filmowców zbiera właśnie pieniądze na dokończenie dokumentu o Solidarności. Słowotok na Planecie FM. Marta Dzido. Piotr Śliwowski. Na portalu wspieramkulturę.pl próbujemy zebrać środki finansowe, które umożliwią nam dokończenie produkcji filmu dokumentalnego Solidarność według kobiet. Na świecie nie ma nic za darmo, by coś zdziałać. Potrzeba pewnych środków, najlepiej finansowych. Serwisy crowdfundingowe, takie jak na przykład wspieramkulturę.pl, są rzeczywiście w tym momencie jedynym remedium na to, by coś stworzyć. Portal wspieramkulturę.pl to taka platforma, na którą można zgłaszać swoje projekty przeróżne, od filmów po architekturę, po wystawy fotograficzne i nagrywanie płyty. Tam umieszcza się swój projekt i no cóż, jest możliwość, by zebrać pieniądze od ludzi. To zupełnie otwarta formuła, choć jednocześnie dość trudna i wymagająca, bo stawiająca twórcę w takiej dość trudnej i niewygodnej pozycji, to znaczy nie ma dzieła, a już o nim trzeba mówić i poddawać je ocenie przez odwiedzających chociażby ten portal. Zasady tego portalu są takie, że projekt zgłasza się na określony czas. Można sobie wybrać 30 dni, 15 dni, 60 dni i w tym czasie trzeba zebrać 100% zakładanej kwoty. Jeśli się tej kwoty nie uzbiera, przypuśćmy, uzbiera się 90%, wtedy wszystkie wpłaty wracają do donatorów, czyli albo wszystko, albo nic. No i jak wam to idzie? Ile wam jeszcze zostało do zebrania całej kwoty? Do końca zbiórki zostało chyba 17 dni, bo zbiórka trwa do 8 marca. Udało nam się do tej pory zebrać 35% kwoty, ale jesteśmy dobrej myśli i jesteśmy w ogóle bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo wpłaciło nam 80 osób, to znaczy, że 80 osób czeka na nasz film i jest ciekawych tego projektu. To nam też dało dużo energii i przywróciło nam wiarę w ogóle w sens tego filmu, bo pracujemy nad nim już od 2 lat. Zaczęliśmy pracę dzięki stypendiom ministra kultury i Funduszu Wyszehradzkiego i w pewnym momencie okazało się, że po prostu brakuje nam środków na dokończenie tego filmu, stąd nasza decyzja o tym, żeby zarejestrować się na Wspieram Kulturę. Jesteście artystami, działacie w pewnym środowisku, macie wielu znajomych artystów, tak zakładam przynajmniej. Też oni narzekają na brak funduszy, to znak naszych czasów. Problemy finansowe to chyba bolączka wspólna dla wszystkich twórców.
biorących się za cokolwiek, co wymaga nakładów finansowych. I to też jedyne rozwiązanie teraz w tym momencie, w XXI wieku, takie portale crowdfundingowe? Ja myślę, że tak, że portale crowdfundingowe to chyba najlepsza opcja, chociaż też najbardziej wymagająca, bo jeżeli nie robi się wokół akcji szumu, to też nikt nie wchodzi na taką stronę. Facebook jest dobrym narzędziem, ale niewystarczającym. Chyba że ma się 5000 znajomych, to może damy radę, ale jeżeli nie, no to jest to dość trudne i wymagające, stąd nasza wizyta w Radiu Planeta. Z jednej strony to bardzo fajnie, że takie serwisy crowdfundingowe dla projektów kulturalnych działają i że jest masa ludzi, którzy się na te projekty artystyczne składają i dzięki tym twórcy mogą się realizować. A z drugiej strony jest to trochę smutne, bo pokazuje, czy obnaża w jakiś sposób, obnaża to słabą kondycję instytucji kultury, które powinny wspierać twórców, a nie zawsze dają radę. Czy osoby, które się zrzuciły na film, znajdą się potem w napisach końcowych? Każdy, kto wpłaca kwotę na produkcję naszego filmu, dostaje filmowy prezent, czyli może jego nazwisko być w napisach końcowych, może dostać płytę DVD z filmem i z naszymi autografami, może zostać wyróżniony w taki sposób, że spotkamy się z nim i będzie mógł porozmawiać o filmie. Może być zaproszony na specjalny pokaz filmu. Wysyłamy list z podziękowaniami. Opcje są różne, ale każdego nagradzamy i każdy, kto wpłaca na nasz projekt, może się czuć nie tylko mecenasem, ale też w pewnym sensie współtwórcą tego filmu. Te wpłaty, które ludzie przesyłają, to jest kwestia kilku złotych, czy też wpływają na wasze konto takie pokaźne, okrągłe sumki? Większość wpłat to są kwoty niewielkie, 10, 20, 50 złotych. Po jednej z audycji w jednej ze stacji radiowych mieliśmy wpłatę 3000. To była jedyna tej wielkości wpłata. Większość to są raczej drobne kwoty. To może teraz porozmawiamy o samym filmie, no bo gadamy o zbieraniu kasy, a tak naprawdę nie wiadomo na co. Solidarność według kobiet, film dokumentalny, to film, w którym chcemy przypomnieć zapomniane bohaterki solidarnościowej rewolucji i opowiedzieć historię Solidarności z takiej nieco innej niż powszechnie znana perspektywy, czyli z perspektywy kobiecej. Inspiracją do tego filmu była między innymi legenda o napisie, który podobno był namalowany na murze Stoczni Gdańskiej podczas strajku. Ten napis brzmiał: kobiety, nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę. Kiedy dowiedzieliśmy się o tej historii, byliśmy po prostu zszokowani, jak można było taki napis wówczas namalować, bo przecież jednak w stoczni były i kobiety, i mężczyźni, i każdy walczył na tyle, na ile mógł. Okazało się, że bohaterek Solidarności jest dużo, mało o nich wiemy, chcemy te ich zapomniane historie przypomnieć, a także pokazać, co te kobiety robią dziś, bo to też jest ciekawe, w jaki sposób one dzisiaj walczą o lepszą rzeczywistość. A próbowaliście w takim razie zapukać do skarbca Solidarności, skoro to właściwie o niej jest ten film? Myśmy starali się pozyskać partnerów finansowych wśród wszystkich możliwych instytucji w tym kraju. I od NZ Solidarność, i od Instytutu Adama Mickiewicza, Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowego Centrum Kultury. Naprawdę lista jest bardzo długa. Niestety nie udało nam się pozyskać partnera finansowego. Mimo tego już za nasz poprzedni film Downtown dostaliśmy szereg nagród, m.in. The Hollywood Eagle Award na festiwalu w Los Angeles. Niestety być może temat, jaki podejmujemy, jest dużym wyzwaniem również dla decydentów. Tym bardziej, że bohaterkami naszego filmu są osoby aktualnie związane ze wszystkimi możliwymi frakcjami politycznymi w tym kraju. I to może być trudne do zniesienia, bo jest i Joanna Duda-Gwiazda, Jadwiga Chmielowska i Barbara Labuda, Jadwiga Staniszkis, Helena Łuczywo, Ewa Zydorek, Barbara, Grażyna Staniszewska, Krystyna Starczewska, Ludwika Wujec, będzie też, mamy nadzieję, Ewa Osowska, jeśli uda nam się
zdobyć środki na to, żeby pojechać do niej, bo mieszka za granicą. Jest Henryka Krzywonos. Tych bohaterek, lista bohaterek to jest na razie 16 nazwisk, ale nie jest to lista zamknięta. Sam ten dokument to tylko będzie polegał na wywiadach z tymi paniami, czy też będą jakieś archiwalne zdjęcia? Jak będzie wyglądać ten dokument? Na pewno nie chcemy, żeby to był taki typowy, historyczny dokument telewizyjny, bo uważamy, że taka formuła zupełnie się już wyczerpała. Stąd pomysł, żeby zrobić taki zabieg formalny, że ja jestem w pewnym sensie trochę narratorką tego filmu, czyli pojawiam się w tym filmie, konfrontuję swoje przemyślenia na temat dzisiejszej rzeczywistości z bohaterkami, spotykam się z nimi, opowiadamy o historii, ale opowiadamy też o Polsce współczesnej. Myślę, że jeśli oczywiście uda nam się zebrać pieniądze i dokończyć ten film, to myślę, że będziemy w stanie pokazać masę nieznanych, archiwalnych, fantastycznych zdjęć i materiałów wideo, które do tej pory nie były pokazywane nigdzie. Marta nie wspomniała tutaj o ważnej rzeczy, to znaczy Marta urodziła się w momencie, kiedy były podpisywane porozumienia sierpniowe i jest w pewnym takim symbolicznym sensie córką Solidarności. Ja przynajmniej tak to czuję. I kiedy Marta spotyka się z tymi bohaterkami i zadaje im pytania, zadaje te pytania w imieniu wszystkich 30-latków, tych domyślnych spadkobierców zmian wywalczonych przez kobiety Solidarności, przez tamto całe środowisko solidarnościowe. Więc pytania Marty o współczesność, o to, czy o taką Polskę walczyły, są tym bardziej uzasadnione. Z jednej strony jest ta właśnie historia, nieznana historia kobiet, a z drugiej strony jest to pytanie, czym dzisiaj jest Solidarność i czy coś takiego w dzisiejszej rzeczywistości jest możliwe do powtórzenia. To znaczy, że ja mam wrażenie, że wielu ludzi z naszego pokolenia czuje, że nie do końca się żyje dobrze w tym kraju, że jest wiele rzeczy, które można by było zmienić. I czy nasze pokolenie jest w stanie wziąć sprawy w swoje ręce, mając za wzór tak fantastyczny ruch, który myślę, że powinniśmy być z niego dumni i powinniśmy brać z tego ruchu przykład. Czy jesteśmy w stanie coś takiego powtórzyć współcześnie? A jeśli tak, to kiedy i w jaki sposób? Słowotok na Planecie FM. Dziś w programie rozmawiam z dwójką filmowców, Martą Dzidą i Piotrem Śliwowskim, którzy zbierają pieniądze na platformie crowdfundingowej Wspieram Kulturę. Chcą dokończyć dokument Solidarność według kobiet. Film będzie alternatywną historią jednego z najsłynniejszych ruchów społecznych. Wśród inspiracji do jego powstania twórcy podają legendę o napisie na murze w czasie strajku gdańskich stoczniowców. Brzmiał on: kobiety, nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę. Ta historia zaskoczyła i poruszyła twórców. Postanowili obalić mit Solidarności jako tej tworzonej tylko i wyłącznie przez mężczyzn. Nieznane dzieje Solidarności będą opowiedziane z perspektywy kobiet. Dowiemy się, jak to naprawdę wyglądało 30 lat temu i poznamy odpowiedź na pytanie, czy żyją teraz w Polsce, o którą walczyły. Słowotok na Planecie FM. Przeczuwam, że wydźwięk tego filmu będzie taki smutny i nie będzie mieć szczęśliwego zakończenia. Nie jest tak, że to będzie smutny film, bo ja też myślałam tak na początku, ale kiedy spotykam się z bohaterkami, słyszę od nich: teraz wasza kolej, więc czuję, że to od nas zależy trochę. Czy ten film będzie smutny, czy ta rzeczywistość, która nas otacza, będzie smutna i na ile w nas jest siły, żeby ta solidarność, żeby odzyskać znaczenie tej solidarności. A wy w to wierzycie? Tak osobiście, prywatnie, że coś takiego może się znowu powtórzyć, bo jak dla mnie to te wszystkie teraz protesty to się bardziej właśnie przenoszą do internetu, tak jak trochę wasza twórczość też jest powiązana z internetem i te protesty też tak są głównie internetowe, na Facebooku są zakładane różne wydarzenia czy fanpage'e i ludzie zazwyczaj bojkotują rzeczy tak internetowo. Taka aktywność internetowa, taki like aktywizm, tworzenie fanpage'ów, bo czasem to jest fanpage, a nie fanpage. To jest oczywiście wygodne, ale uważam, że mało skuteczne. Ja mam nadzieję, że stać nas na to, żeby powstać. Znaczy, że zrobić coś więcej niż postawić lajka, bo to jest tak, że dużo ludzi w tym internecie coś lajkują, lubią albo deklarują się, wezmę udział w wydarzeniu. I jest wydarzenie, spodziewasz się, że przyjdzie 3000 osób na demonstrację, a przychodzi 10.
Więc to jest tak, że jakby to, co się dzieje w internecie, to w żaden sposób nie jest miarą tego, co się dzieje poza internetem, czyli w tej rzeczywistości nas otaczającej. Chociaż nie wiem, w zeszłym roku na przykład, jak byliśmy świadkami demonstracji w sprawie ACTA, to byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, kiedy zobaczyliśmy po prostu tysiące ludzi skaczących w mrozie, bo to się przeniosło z internetu na ulicę, więc myślę, że jesteśmy w stanie. No, bo też sprawa dotyczyła poniekąd internetu, może internauci sami byli zagrożeni. Teraz jeszcze wracając do filmu, on będzie tak totalnie sfeminizowany, czy będą występować jacyś mężczyźni, na przykład Lech Wałęsa? No chyba, że Lech Wałęsa był kobietą. Wyszliśmy z założenia, że mężczyźni mieli już bardzo dużo czasu ekranowego, a Lech Wałęsa, będzie o nim film w reżyserii Andrzeja Wajdy już niebawem na ekranach. I zdecydowaliśmy się, że nie będziemy tego czasu ekranowego zabierać i oddajemy go w całości tylko kobietom. I tak jeszcze a propos Solidarności i tej walki, to teraz przynajmniej skrajna prawica, ten ruch narodowy, chcą właśnie obalić, jak to mówią, Republikę Okrągłego Stołu. Twierdzą, że ci dawni działacze Solidarności, którzy kiedyś walczyli z systemem, z komuną, teraz znów z tymi, jak to mówią, postkomunistami paktują. Czy rzeczywiście Solidarność nie przeszła tej próby czasu i wręcz cofnęła się wstecz lub praktycznie w ogóle umarła? To jest trochę tak, że Solidarność nie przetrwała próby czasu, ale też z tego względu, że jednak dzięki tym ludziom, dzięki którym udało się wtedy to zrobić, czyli dzięki całej rzeszy robotników, okazało się potem, że ci ludzie są niepotrzebni, że oni zostali zostawieni sami sobie i dlatego ta Solidarność nie powstała. To, co było wtedy ważne, to, że ludzie, tak zwana inteligencja, była w stanie się dogadać z robotnikami i jeszcze i studenci, i wszyscy byli razem. A po roku 89, w latach 90, mam wrażenie, że pewne grupy zostały zostawione same sobie i bardzo dużo na tym straciły i dlatego nie ma tej Solidarności, która była wtedy. A ta Solidarność, która jest dziś, jest związkiem zawodowym, ale jest też, jej wizerunek jest jednak bardzo katolicko-prawicowy i te wartości, które wówczas były ważne, czyli jakaś wspólnota, tolerancja, bycie razem, to tego ja w tym związku zawodowym Solidarność dziś nie widzę. Tak jak wspomniała Marta, po 89 roku Solidarność przestała zajmować się chyba robotnikami, natomiast stała się trampoliną dla karier politycznych. Czyli taki wniosek jest, żeby zrobić ruch na jedną akcję i później to wszystko rozwiązać. To, co jest interesujące i ciekawe, to, że w latach 80. w Solidarności i w opozycji działało bardzo dużo kobiet. Kiedy już wolna Polska została wywalczona i przyszło do dzielenia się zaszczytami, prestiżem i władzą, o kobietach bardzo szybko zapomniano. Tak jak i o tych robotnikach zapomniano. I na palcach jednej ręki można policzyć kobiety, które zdecydowały się wejść do polityki i które rzeczywiście miały jakikolwiek wpływ na kształt rzeczywistości. To też jest pytanie, na które chcemy znaleźć odpowiedź. Pytamy kobiety, dlaczego tak się stało, czy one nie chciały się w to angażować, czy być może zostały pominięte, odsunięte. Te panie, z którymi chcieliście rozmawiać, chętnie się zgadzały? Czy na przykład dużo odmówiło i tylko wam zostały takie niedobitki? No i też jak do nich docieraliście? Docieraliśmy do nich przeróżnymi drogami. Zwykle na przykład dzwoniąc do któregoś ze stowarzyszeń czy organizacji politycznych i przedstawiając się, prosiliśmy o kontakt. To były czasem wielotygodniowe zabiegi. Niektóre bohaterki w pierwszej rozmowie nie godziły się na to, żeby się spotkać, bo w filmie bierze udział na przykład jakaś osoba, do której dzwonię, akurat czuje niechęć. I to było takie dość wspólne chyba dla wszystkich tych rozmów. Natomiast jak się okazało później, już w czasie spotkań, to w tak wielu kwestiach nasze bohaterki mówią jednym głosem, że dla nas to było wielkim zaskoczeniem, że mimo tego już są przypisywane do prawej bądź lewej strony sceny politycznej, w wielu sprawach są jednomyślne. W tym widzimy pewną wartość.
To, co było ciekawe, to, że niektóre z nich mówiły, ale po co ja w tym filmie mam występować? Ja nie robiłam nic ważnego. My mówimy, no ale przecież współpracowała Pani z Komitetem Obrony Robotników, działała Pani w Solidarności, za swoją działalność została Pani skazana, była Pani w więzieniu, spotykały Panią represje i Pani mówi, że Pani nic ważnego nie robiła, no jak to? No ale to nieważne jest teraz, czyli takie bagatelizowanie trochę swoich dokonań, bo jednak ja uważam, że to było ważne. No i jakoś udawało nam się przekonać i powiedzieć, że chcemy tej historii wysłuchać i że nie można mówić, że to nie było ważne, bo każdy czy każda z tych bohaterek no, dokładała swoją małą cegiełkę do tego. Myślicie, że zamieszacie ze swoim dokumentem w polityce, w życiu społecznym? Kiedy wystartowaliśmy z akcją na wspieramkulturę.pl, z akcją pozyskiwania środków na kontynuowanie produkcji naszego filmu Solidarność według kobiet, zaczęliśmy tę informację rozpowszechniać. W bardzo krótkim czasie te informacje pojawiły się na takich portalach jak Feminoteka, Krytyka Polityczna, Klub Gazety Polskiej, Silne.pl, Metropolitanka, Dom Spotkań z Historią. Tych instytucji jest taka masa i reprezentują tak przeróżne środowiska, że jestem przekonany, że każdy z nich będzie miał o czym dyskutować. Chcielibyśmy zamieszać i chcielibyśmy przede wszystkim odkłamać trochę tą historię, bo dla większości ludzi jednak ta Solidarność jest utożsamiana z Lechem Wałęsą. Być może komuś tam się obiło o uszy, że była pani o nazwisku Walentynowicz, ale tak naprawdę niewielu ludzi dzisiaj wie, czy się zastanawia, jak to wyglądało naprawdę. I czuję, że jeśli my tego filmu nie zrobimy, to ta historia bohaterek rewolucji solidarnościowej zostanie zaprzepaszczona i wkrótce zapomniana. No to teraz tak życzę Wam, żeby wszyscy się solidaryzowali i wpłacali pieniądze na Wasz film. Też się dorzucę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dzięki. Słowotok na Planecie FM. Prace nad dokumentem Solidarność według kobiet trwają od stycznia zeszłego roku. Film ma przedstawić alternatywną historię polskiego ruchu społecznego sprzed 30 lat z perspektywy kobiet, które brały w nim udział. Pieniądze pochodzące z Ministerstwa Kultury twórcom dokumentu Marcie Dzido i Piotrowi Ślifowskiemu nie wystarczyły na dokończenie zdjęć. Dlatego skorzystali z nowoczesnej formy finansowania projektów, jaką jest crowdfunding. Na portalu Wspieram Kulturę zbierają drobne i zresztą nie tylko wpłaty od internautów. Do końca zbiórki zostało im niewiele czasu w przeciwieństwie do ilości pieniędzy, których potrzebują na sfinalizowanie dokumentu. Jeśli nie uzbierają zadeklarowanej kwoty do 8 marca, wpłacone pieniądze wrócą do internautów. A ten niezwykle ciekawy i ważny projekt prawdopodobnie przepadnie. Podobnie jak i opowiedziane w nim historie. Bartek Godziński, pozdrawiam. Słowotok na Planecie FM.